Magazyn Miejski we wtorek, 31 stycznia. Witam Państwa, Artur Gisielewicz. Zapraszam na szczegóły wydania. A dziś warsztaty kodowania. Mecz koszykówki. W tajemniczym ogrodzie odbyły się warsztaty kodowania. Młodzi czytelnicy uczyli się tworzyć program do sterowania robotem. Biblioteka Miejska ponownie zaprosiła dzieci w wieku od 10 do 15 lat na podróż do świata automatyki, robotyki i mechatroniki. Tajemniczy ogród na kilka godzin zamienił się w siedzibę małych naukowców intensywnie pracujących nad ożywieniem robota. W tym roku biblioteka przystąpiła do projektu Link do przyszłości, który ma na celu propagowanie programowania wśród najmłodszych dzieci i tych starszych też. Projekt głównie jest skierowany do dzieci tych w szkole podstawowej, ale także i do gimnazjalnych i do średnich. My bardziej kładziemy nacisk na dzieci szkolne, które na naszych zajęciach programują robota Finch w języku Scratch. Ponieważ sam język Scratch, który jest w szkołach podstawowych, jako na przedmiocie informatyce wykładany, ma dodatkowe biblioteki, które pozwalają na proste składanie z klocków procedur lub funkcji i uruchomienie w ten sposób tego robota. Dodatkową atrakcją warsztatów była możliwość zapoznania się z działaniem drukarki 3D, więc każdy chętny będzie mógł przyjrzeć się z bliska powstawaniu przestrzennych wydruków. Koszykarze KSK Nottecino Wrocław na własnym parkiecie podejmowali Legię Warszawa. Po trzech wygranych z rzędu koszykarze Noteci doznali porażki w starciu z Legią Warszawa 70-89. Nie muszą się jednak wstydzić, bo z faworytem całych rozgrywek walczyli do ostatnich minut. Najwięcej, 22 punkty dla Noteci, zdobył Mikołaj Grot. Dobry mecz zagrał też podkoszowy Adam Lisewski, zdobywca 12 punktów i autor 9 zbiórek. Szczerze, to zasłużyliśmy na pewno na niższą porażkę, to nie 19 punktów, no ale trudno, oni byli... W końcówce trafili parę ciężkich rzutów, także gramy dalej. Tak. W środę mamy bardzo ważny mecz i to musimy wygrać na pewno. Już w środę inowrocławianie zmierzą się w hali na Rumbinie z Polonią Leszno. Koszykówka kończy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro. Po trzech wygranych z rzędu koszykarze Noteci doznali porażki w starciu z Legią Warszawa 70-89. Nie muszą się jednak wstydzić, bo z faworytem całych rozgrywek walczyli do ostatnich minut. Noteć grała bez rozgrywającego Kamila Maciejewskiego, który nie doszedł jeszcze do siebie po kontuzji z meczu w Bydgoszczy. I mimo że Legia prowadziła niemal przez cały mecz, to inowrocławianie, grając niezwykle agresywnie, spowodowali, że emocje były jeszcze w czwartej kwarcie. Ostatecznie jednak Legia, dysponująca znacznie bardziej wyrównanym składem, nie pozwoliła sobie wyrwać zwycięstwa. Najwięcej, 22 punkty dla Noteci, zdobył Mikołaj Grot. Dobry mecz zagrał też podkoszowy Adam Lisewski, zdobywca 12 punktów i autor 9 zbiórek. O trzech zwycięstwach porażka, ale myślę, że z podniesionymi głowami możecie dzisiaj opuszczać halę. Szczerze, zasłużyliśmy na pewno na niższą porażkę. To nie 19 punktów, trudno, oni byli... W końcówce trafili parę ciężkich rzutów, także gramy dalej. Tak. W środę mamy bardzo ważny mecz i to musimy wygrać na pewno. Tutaj było trudno, dlatego że skład macie troszeczkę bardziej okrojony niż Legia i w tej rotacji mniej zdecydowanie zawodników, więc pewnie masę sił was kosztował ten mecz. Tak, też nie wiadomo, jakby był Kamil Maciejewski, gdyby zagrał, bo nie dosyć, że odszedł Marcin Kowalewski z Michałem Kwiatkowskim, nowi chłopacy tak jeszcze nie do końca... jeszcze nie do końca się wdrożyli w system, także może w następnych meczach dostaną więcej szans. I rzeczywiście musimy grać okrojonym składem. Ale dzisiaj w Twoim wykonaniu znakomity mecz, bo Legia ma wysokich zawodników, a jednak i w ataku, i w obronie dobre zawody. Rzeczywiście. Dostałem więcej minut, wykorzystałem to. Oby tak dalej, mam nadzieję, że tak dalej będzie.
A jak to może wyglądać dalej składem, czy w tej dalszej części sezonu możecie odczuwać w kościach po prostu to bieganie więcej minut? No na pewno, ale myślę, że grając raz w tygodniu to damy radę. No, teraz jest trochę ciężej, bo gramy w środę i musimy na tą środę już zebrać siły. No a tak to myślę, że będzie okej. No, jeden mecz w tygodniu, dobrze trenujemy, także będziemy przygotowani dobrze i myślę, że sobie poradzimy. Dla Legii było to 10. zwycięstwo z rzędu. Passa podtrzymana, kolejne zwycięstwo, 10. już Legii Warszawa, ale do ostatniej kwarty była walka. Tak, bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, nie jest to łatwy teren. Mam wrażenie, że jeszcze parę zespołów będzie miało kłopoty tutaj w Inowrocławiu. Bardzo fajnie, że wygraliśmy, ponieważ graliśmy równo z praktycznie całym składem. Cieszę się, że wywozimy stąd zwycięstwo. Fajnie, 10. zwycięstwo. Może to nie ma znaczenia, natomiast w jaki sposób buduje zespół. No mecz walki, bo oba zespoły miały trudności z pozycjami. No, nawet Legia mimo wszystko większość punktów zdobywała z linii rzutu wolnych. No, mecz walki. No to już postawiła trudne warunki, wybrąc bardzo twardą obroną na pograniczu faulu, co było widać na tablicy, co owocowało rzutami osobistymi i właśnie rzutami za jeden przede wszystkim. Jaki cel Legii, taki jak na klubowym autobusie, czyli odbudowa potęgi i awans, to już zapowiadaliście od jakiegoś czasu, ale chyba teraz w tym roku to już cel taki bardzo poważny. No, każdy, kto gra w pierwszej lidze, chce wygrać każdy mecz. Każdy gra tak naprawdę o zwycięstwo i wygranie tej ligi. My na pewno mamy również taki cel, natomiast skupiamy się na najbliższym meczu, który mamy teraz w sobotę i to jest dla nas klucz. Mimo porażki trener Miloš Sporar nie miał nic do zarzucenia swoim graczom. Pewnie niektórzy kibice zastanawiali się przed meczem, czy Noteć podejmie walkę, bo rywal naprawdę z górnej półki. Noteć podjęła walkę i myślę, że kibice nie nudzili się do samego końca. Nie, bo ja jestem zadowolony z tego, jak chłopaki zareagowali w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie nie zareagowali tak, jak powinno. No, moim zdaniem był mecz przegrany przez pierwsze połowę, bo ciężko gonić Legię na minus 15, 12, 17, może nawet było, nie pamiętam teraz, ale no po prostu tak mi się wydawało, że chłopaki jakoś tam jakieś nie wierzą, że to można wygrać, a ja nadal jeszcze wierzę, że to można było wygrać, no i po prostu w końcu tak pokazali chłopaki, że można, ale jeszcze raz powtarzam, no, ciężko Legię gonić na takie przewagę, co zrobili i tam jeszcze mieliśmy kłopoty z tymi fauli osobistymi. Zmienniki jakoś tam poradzili sobie, ale to nie chodzi o to, no, bo chodzi o to, że chłopaki muszą wierzyć cały czas, że obojętnie kto przyjdzie do Inowrocławia, bo tu jesteśmy my, jest Inowrocław, to jest nasza chata, nasz dom i musimy zawsze takie podejście mieć, że chcemy i możemy wygrać. No. Ale dzisiaj pierwsza połowa, jeszcze raz powtarzam, tak mi się wydawało. Ale chłopaki naprawdę walczyli do końca i mam nadzieję, że kibice to poczuli też. Tak, no kibice z pewnością poczuli, bo tak jak mówię, no tak jak zresztą trener powiedział, chyba zawodnicy widząc, że po drugiej, trzeciej kwarcie to jeszcze nie jest wynik nie do odrobienia, cały czas czuli, że można walczyć. No, cały czas czuli i też cały czas walczyli. No, niestety tam, tu w końcu mogło być 10 punktów, ale obojętne, albo 10, albo 20, przegrałeś mecz i tyle, ale chłopaki jeszcze raz pokazali no, charakter, ale no, mam takie dziwne czucie po meczu, dlaczego to nie było w pierwszej połowie, bo jakby chociaż w pierwszej połowie pokazali takie same energie, no i myślę, że mecz był jeszcze bardziej równowagi. No graliśmy także bez Kamila Maciejewskiego, może w przypadku innych drużyn, na przykład Legii, to nie byłaby taka wielka strata, w przypadku Noteci każdy zawodnik z tej podstawowej to jest ogromna strata. No niestety tak, każdy zawodnik teraz musimy liczyć z tym, że no tak jak powiedziałem, no mamy tu młodych chłopaków, którzy dobrze trenują, walczą na treningu i są dobry sparring partner chłopakom, którzy grają. No. I dzięki tym młodym też są oni lepsi, bo oni naprawdę walczą i spróbują być codziennie lepsi. Ale jest, no niestety jest, bo rotacja jest jakaś jest i
Ale to mamy do końca i jeszcze raz powtarzam, to są dla mnie najlepsi chłopaki, najlepsi zawodnicy dla mnie w tej chwili w pierwszej lidze. Ja mam takie podejście, to co trenuję, to jest dla mnie najlepsze. Ale oczywiście, no, Kamil jeszcze raz zaczynał bardzo dobre zawody, pierwsze dwie kolejki, no niestety ta kontuzja. Pochaga bardzo dobrze zastąpi, tak? Ale wiadomo, że to jest nie jego naturalna pozycja. Jego naturalna pozycja jest bardziej dwa niż jeden. No i z tego mieliśmy dzisiaj też dwa taka momenta, gdzie Pocha mógł zagrać 40 prawie minut na jedynce, a z drugiej strony tam, gdzie jest on najlepszy, nie grał. No i, ale to jest realia w tej chwili i będzie dobrze. Ja jestem bardzo pozytywny i dziękuję kibicom, bo poczuli to i jakoś nam to wracali przez ten doping i jesteś cieszy z tego. No czasu na złapanie oddechu jest mało, bo już w środę kolejny mecz. Czasu także na leczenie się, czy wracanie do zdrowia Kamila mało, bo już w środę gramy z Lesznem. No, Kamil już to lepiej się czuje. Teraz najważniejsze jest, żeby chłopaków dobrze zregenerować, żeby dobre odnowy jutro zrobić. I w poniedziałek jeszcze, jak będzie potrzeba, jeszcze zregenerować, nawet taki bardzo łatwy trening, bo teraz potrzebujemy świeżości na meczu. Mam nadzieję, że będą wygrani mecz, na pewno. No Toć zajmuje teraz 10. miejsce w tabeli pierwszej ligi, ale ma o jeden mecz rozegrany mniej od przeciwników. Już w środę Inowrocławianie zmierzą się w hali na Rąbinie z Polonią Leszno.